Sobótki to nic innego jak Noc Świętojańska, to jak Noc Kupały, jakkolwiek wszem i wobec święto obchodzone. W północnej Polsce nazywane tak, u nas tak. Wszyscy świętujemy przesilenie letnie w tym czasie. Za chwileczkę rozpalimy ognisko. Ognisko sobótkowe, ognisko Nocy Świętojańskiej. Od tego ogniska zaczniemy. Później stworzymy korowód. Korowód naszych gości, wszystkie nasze dziewczyny, które dzisiaj nas zechciały odwiedzić, przyjdą ze swoimi wiankami. Będziemy te wianki wrzucać na koryto rzeki Wisły. Chłopcy już tam pewnie gdzieś z tyłu się składają, by te wianki porwać, żeby sobie dzisiaj zrealizować swoje marzenia. Cóż potem? Potem mamy wspaniały występ zespołu, który doskonale bawi się ogniem. Będą pokazywać różne sztuki związane z tym tematem. A dalej bawimy się już do białego rana, bo cóż, no, Noc Kupały, sobótki to po prostu damsko-męskie zabawy. Zapraszamy. Widać, że ludzie łakną powrotu do tej tradycji i że chcą coś do tej tradycji wrócić, chcą nawiązać, chcą zobaczyć, jak to kiedyś było. Naprawdę ta tradycja zanika i nikt tak naprawdę nie pielęgnuje tej tradycji i nic nie robi w tym kierunku, żeby ją podtrzymać. Dlatego wyszliśmy z tą inicjatywą, dlatego chcemy jakoś odnowić tą tradycję, odnowić te piękne obrzędy, które są naprawdę, wydaje mi się, jedne z piękniejszych. Żeby znaleźć kuchnia starosłowiańską gdziekolwiek, nawet na internecie, nie jest takie łatwe. To jest zbyt ogólne, bo my jednak Słowianie jesteśmy dużą, dużą nacją. I znalazłem takie rarytasy jak kasze, jak zupa Chudajewa, gdzie przepis tak naprawdę jest z 1908 roku, ale pierwsze wzmianki 1920. To zupa, którą tak naprawdę jest stworzono tylko i wyłącznie na wodzie, na kminku i na czosku. Czyli bardzo podobnie do Górnego Śląska, do naszej wodzionki. Ale ta zupa ma troszkę większy polot, bo oni dolewali do tego jeszcze trochę kefiru z siadłego mleka, a do tego ziemniak i każdy gospodarz miał jakiegoś wieprzka. I podawali wędzone, podpieczone pod gardle do środka, do tej zupy, razem z ziemniaczkiem, a ja jeszcze zrobił tak, że dodał troszeczkę oscypka startego i posypanego na tej zupie. Więc Chudajewa, przepis już zapomniany, a wprowadziliśmy go dzisiaj w utrobku i oczywiście jak on zasmakuje, to zostanie. Trzy rodzaje kaszy z grzybami, z maślonką, z ogórkiem. Nie będę zdradzał wszystkiego, bo trzeba przyjechać do utrobka. A na danie trzecie, bigos starosłowiański z grzybami, z trzema rodzajami mięsa. A taki mój sznyt to bardzo wolno gotowano, surowo suszono żurawina. W czerwonym winie lekko podduszono i dodano do bigosu. Podczas Nocy Kupały często ludzie zapalali ogniska, żeby odstraszyć złe duchy. Przeskakiwali przez ten ogień. Jest to taki symbol miłości, takiego ogniska domowego, ciepła, więc on tutaj miał bardzo dużą rolę. Dzisiaj zaprezentujemy nasz pokaz Noc Słowiańska, który opiera się na starosłowiańskich obrzędach i nawiązuje do Wiedźmina Sapkowskiego, więc tutaj myślę, że zobaczymy dużo tańca z ogniem, dużo fajerwerków i myślę, że będzie fajnie.